Kanał współpracuje z wydawnictwami MT Business, Poltex, Prześwity oraz Laurum, a także z księgarnią grupy tom.pl. Dokonując zakupu z linka podanego pod nagraniem, wspierasz kanał, a jednocześnie możesz liczyć na zniżki, używając hasła Dekada. Ten kanał jest stworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania Twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl/łamane na Krzysztof Wojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Filip Dąbnirowski, Globalna Gra. Witam Cię serdecznie na moim kanale. W końcu wreszcie udało się nam zorganizować jakieś spotkanie, bo zawsze to, to dla yy, yy, słuchaczy, zawsze gdzieś, nie wiem, 4 lata, 5 lat. Pamiętam, że początku mojego bloga i chyba twojego też. Jakoś tak się spotkaliśmy i do Dokładnie. tej pory nie nagraliśmy razem materiału. To jest skandal po prostu, ale raz znaleźliśmy czas dosyć mocno na, na freestylu. Filip tylko napisał, że słuchaj, mam teraz godzinę, czy, czy, czy damy radę i damy radę, a jest jeszcze jeden temat, bo w końcu gdzieś tam znaleźliśmy płaszczyznę, na której możemy mieć znaczy, na której mamy różne zdania i możemy trochę popolemizować. Także jest okazja do tego, żeby podyskutować, a tematem dzisiejszego, takiego luźnego myślę, bardziej, bardziej formuły, tematem będzie to, jak postrzegamy kwestię tego, jak się będzie toczył konflikt na Ukrainie w najbliższej przyszłości, w średniej przyszłości, a może w dalszej przyszłości. Bo tutaj wymieniliśmy parę zdań i, i wiem już, że mamy troszeczkę różne, różne opinie. Także jeszcze raz witam Cię na moim kanale oficjalnie. Witam, dzień, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Faktycznie trochę to trwało. No, wiadomo, tam góra z górą i tak dalej. Udało się, faktycznie znamy się już parę ładnych lat i też no, wielokrotnie chyba dyskutowaliśmy na różne tematy z zakresu stosunków międzynarodowych. I nie udało nam się chyba jeszcze ani razu po prostu pokłócić no i posprzeczać o coś, chociaż czasami, czasami chyba dobrze by było właśnie mieć różne zdania. Nie no, tu muszę zastrzec, że nasze zdania się różnią, ale to chociaż myślimy w podobnym kierunku, wyciągamy jakby kierunkowo podobne wnioski, tylko trochę inaczej analizujemy. Twoje analizy są Innego typu niż moje, mi się wydaje. Dużo zwracasz uwagi na porównanie parametrów, na, powiedzmy, taką głębszą analizę danych. Ja też to robię, ale też, nie wiem, doważam to chyba tak bardziej publicystycznie, mi się wydaje, i przez to, jakby te nasze style są inne i trochę inaczej wybrzmiewają, chociaż generalnie kierunkowo faktycznie mamy, mamy podobne postrzeganie. No i może. Dlatego ci się wydaje, że, że mamy takie samo zdanie, a de facto trochę się różnimy. Ale nie, 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 nie czasami tak, Nigdy nie jest, to, nigdy nie jest to, 100 do 100, ale, ale tak jak mówisz, te kierunki takie główne, globalne, wydaje mi się, że, że zawsze mniej więcej myśleliśmy w tym samym właśnie kierunku. Ale jakby w kwestii już takiego meritu i tego, bo to jest w ogóle zabawne, bo tak samo ja pisałem o tym, że spodziewam się dużego uderzenia, w zasadzie ja to nazwałem drugie uderzenie na kijów, jak również ty miałeś tekst o tym, że no ten rok będzie rozstrzygający prawdopodobnie będzie jakieś duże starcie. Także tutaj znowu mieliśmy to, to jakby zbliżone, zbliżoną ocenę sytuacji. No ale zaczęliśmy ostatnio... wpadnę w słowo, że akurat w ten drugi atak na kijów to nie chciało mi się do końca wierzyć. To znaczy on był koncepcyjnie uzasadniony, bo faktycznie gdyby tylko mieli na to siłę, to powinni, ale ja nie widziałem tej siły w nich i no i no, nie było. No. Jak no właśnie, na razie tak, nie udało się. Tak, i tak zaczęliśmy rozmowę i jakby też przyczynkiem tej dyskusji jest fakt, że taka obserwacja z mojej strony, może powiem jak to wygląda z mojej strony i za chwilę przekażę Ci głos, bo to raczej będzie chyba dyskusja niż, niż taki stricte wywiad. Ale ja po prostu zakładałem, że ten rok będzie rozstrzygający, i że, to już nie będę tego tłumaczył jakoś szeroko, ale że i jednym i drugim zależy na czasie, jedni i drudzy będą się szykować dużego starcia, ale Rosjanom też powinno zależeć, w związku z tym powinni się przygotować i uderzyć. No i tutaj jest szansa Ukraińców, no bo jeśli taką przygotowaną rosyjską armię by pokonali, no to Rosjanie straciliby wszelkie nadzieje na to, że mogą ten konflikt wygrać w starciu konwencjonalnym, a więc byłaby szansa na ten pokój. To był taki optymistyczny wariant, gdzie możliwe było przewidzenie szybkie, szyb, szybki koniec konfliktu, jednocześnie zwycięski dla Ukrainy. No ale z moich obserwacji, w sumie chyba z naszych wszystkich wynika i z tych danych, o których wiemy, no bo już są te kwestie, o których nie wiemy, ale że, że no, nie widać po stronie rosyjskiej, zupełnie nie widać, Takiego przygotowania się do tej takiej dużej globalnej ofensywy, która miałaby znowu być prowadzona na pełną skalę z wykorzystaniem na przykład kierunku z Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tego nie widać. Mobilizacji jakiejś wielkiej nie ma, nie ma zgrupowania dużego wojsk, a już, jest, już mamy kwiecień. W związku z czym, jakby przestałem wierzyć w to, że wprostanie są w tej chwili w tym roku zdolni do takiego uderzenia a z drugiej strony te dane pokazują, że z kolei bardzo dobrze się przygotowali Ukraińcy i oni rzeczywiście są prawdopodobnie przygotowani do, nawet do działań ofensywnych. No i jakby ja dochodzę do tego wniosku, do takiego wniosku, że w takiej sytuacji prawdopodobnym jest uderzenie oczywiście ukraińskie, prawdopodobnie będzie sukces, pytanie jak duży i pytanie jakimi stratami zostanie on okupiony, no i teraz moja teza jest taka, że ten sukces tak naprawdę nic nie zbliży nas do końca wojny, bo Putin będzie tak zdeterminowany, że on będzie tą, on jakby mając poczucie, że jest w stanie prowadzić tę wojnę jako państwo, jako Rosja, o jeden dzień dłużej niż Ukraina, ponieważ ma silniejsze, większe państwo, większą jednak armię i większe zasoby, no a Ukraina wisi jednak na tej pomocy zachodniej. Mając tego świadomość, Putin stwierdzi, no dobra, w 2023 roku um, utraciliśmy część zdobytego terytorium, Dostaliśmy baty, no to w 2024 roku już naprawdę ruszymy. Jakby cały czas mam tą taką. No nie wiem, czy to jest jakiś za duży respekt względem strony rosyjskiej, czy, czy przesyanianie strony rosyjskiej, ale cały czas mam takie poczucie, że po prostu no w końcu oni zadziałają tak, jak powinni zadziałać zgodnie z logiką. Także jaki jest Twój ogląd tej sytuacji? No i znowu, koncepcyjnie masz rację, tak to powinno wyglądać więc czego nam brakuje? No, gdzie tu jest ten element, który jakby nie spina tego z rzeczywistością. No mi się wydaje po prostu, że jest to tak naprawdę słabość rosyjska. Słabość, która wynika z bardzo wielu płaszczyzn. Może za, za, zacznę od początku. Przed samą wojną wydawa... znaczy, widziałem przygotowania rosyjskie do wojny. Ty też widziałeś, napisałeś ten artykuł tak, o, o wybuchu. Ja, ja pisałem taki bardziej ogólny wtedy mm, o, o starciu mocarstw. Natomiast no, to dało się wyczuć, to dało się policzyć. Widać było, że są ewidentnie przygotowania do starcia no, budowanie rezerw, tak? wiązanie te surowcowe, reforma armii. Rozmieszczanie tych jednostek na, na, w punktach, takich powiedzmy, no, wyjściowych do późniejszej rozgrywki. To było wszystko ewidentne, a ponadto było zupełnie otwarcie komunikowane przez Putina i całą tą wierchuszkę, co wam zrobimy, już za chwilę. Nie? Tu jeszcze ponegocjujmy, ale generalnie to my chcemy tego i tego. No, no i co się zakończyło, oczywiście, w grudniu tym ultimatum. No i nastąpiło, sprawdzam. No i co się okazało, że jednak no, źle się przygotowali. Nastąpiło kilka czynników. Po pierwsze, sami źle się przygotowali, nieadekwatnie do tego, co się stało. Tak? Wiemy, przygotowywali się do tej operacji, specjalnej operacji, a nastąpiła pełnoskalowa wojna, po prostu o wymiarze no, niewidzianym od II wojny światowej. Co ciężko byłoby unieść nie tylko Rosji, ale no nie wiem, nawet Amerykanom, gdyby to się miało dziać, nie wiem, na, na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, prawda? No, ale te wydatki arty... w amunicji artyleryjskiej, te straty w ludziach w sprzęcie, no, to są ogromne liczby, naprawdę. Żaden kraj by tego nie utrzymał, a tym bardziej Rosja, która jest państwem no, skorumpowanym, tak? Widzimy to. Bardzo dokładnie, skorumpowanym na każdej płaszczyźnie, bo no, dużo śmiechu było z tym, jak okazało się, że brak milionu, miliona mundurów prawda, w magazynach. A to o tym później to, no, no tak było. Te, cała ta, te płonące później te mm, wojenkomaty, jakieś tam y, biura wojskowe. To wszystko było prawdopodobnie nie sabotaż, tylko po prostu ukrywanie dokumentacji, bo no, nie było amunicji, nie było części zamiennych, to wszystko się rozeszło przez lata. No, po prostu no, w, w Rosji jest ym, taka, powiedzmy, mentalność ludzi na stanowisku, że, że ym, to, co mają pod opieką, te, te przedmioty, ten majątek jest rozkradany jest traktowany trochę jak. jak ym, Własność, powiedzmy, szlachcica, do którego wszystko należy i wolno mu dysponować. No, a ze sprzedaży taka kasa idzie do tego oficera, który kieruje daną jednostką czy magazynem. No i tak to się skończyło, że w chwili wyczerpania tego pierwszego rzutu rosyjskiego, no, chciano pobrać do, do, do dłuższej wojny zasoby, a zasobów nie. I to jest, to jest taki, myślę, dla mnie to był znak, bo no widzieliśmy, co się stało. Tak w Kijowie nie, nie dali rady z tym Kijowem, ale później, co bardziej zaskakujące, no nie dali rady z Donbasem. Zabrakło im oddechu, to było ewidentne, bo przecież to była krwawa walka o ten Siewierodoniecki, Lisiczańsk. No wiesz co, jakbym mógł tutaj wejść na chwilkę w słowo, bo w ogóle ja się dziwię, bo oni w zasadzie mieli nieprzygotowanych Ukraińców na, na kierunku kijowskim, i przygotowywanych od lat Ukraińców na kierunku donbaskim. I oni zdecydowali się, bo teraz w ogóle na to wpadłem, w ogóle zdecydowali się obciąć kierunek kijowski, gdzie weszli bardzo głęboko fakt, że mieli wiadomo logistykę i tak dalej, i tak dalej. No ale gdyby skoncentrowali, teraz tak wiesz, na, na gorącą myślę, gdyby skoncentrowali te zasoby, które mają wszystkie nie w Donbasie, tylko właśnie tam, w Kijowie, gdzie byli blisko pod tym kijowem, no, ja nie wiem, no nie, 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 jakby wiesz, nie mam dokumentów, nie, 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 nie mogę się wcielić w tą sytuację tych generałów rosyjskich, no ale z drugiej strony tak sobie myślę, że mimo wszystko tam, no trzymali, trzymali jednak Ukraińców w szachu. A wiadomo było, że, że w Donbasie będzie każdy metr broniony, i tam jest, są umocnienia od lat budowane, i w zasadzie to jest bicie, bicie w mur, gdzie tego muru. Przed Kijowem nie było. Tam po prostu Ukraińcy ad hoc budowali te umocnienia oko, Okopy, i tak dalej, ściągali jednostki, przecież naprawdę, no teraz tak się zastanawiam, że, czy, czy to nie było czy to nie było błędem właśnie ze strony rosyjskiej, że, że, że poszli w stronę, zaangażowali się w miejscu, w którym Ukraińcy wiedzieli, że się zaangażują przez cały czas. nie? No, w ogóle z Kijowem to był taki dość e, mocny gambit, tak, bo ten plan się spinał tylko wtedy, jeśli to... E, jeśli nie byłoby e, wojny, tak. E, znaczy, e, chciałem powiedzieć co innego, że plan z zajęciem kinowa, Kijowa spinałby się jakby Zeleński faktycznie uciekł. I jakby cała ta e, struktura władzy e, państwa ukraińskiego się rozpadła. To by miało sens wtedy, faktycznie. No, tylko, że tak się nie stało. No. Tak. I, i to był strasznie duże ryzyko, i tak naprawdę mieli tylko jedną szansę. Później, skoro oni nie uciekli, miasto jest wielomilionowe, jakby bliskość zachodniej Ukrainy, tych rezerw, no to moim zdaniem nie miało żadnego, żadnej szansy. Już byłem przekonany co do tego, że po tygodniu w zasadzie, że jeśli się nie wycofają zaraz, to w ogóle to będzie katastrofa. No i a oni w, przecież zdaje się dopiero chyba na początku kwietnia, tak? Czyli przez cały miesiąc się męczyli pod Kijowem. Kiedy to już było ewidentne, że nic z tego nie wyjdzie, i dopiero te, te, te pozycje porzucili w zasadzie na, na, pod koniec miesiąca i na początku kwietnia zwinęli się z północnej Ukrainy. Pozostawiając zresztą mnóstwo mnóstwo sprzętu i uciekając drogami najkrótszymi do, do granicy. No, to było w ogóle spóźnione. To było spóźnione i już wtedy powinni byli y, zarządzić mobilizację, czego też nie zrobili. No tych błędów było tak, dużo. Tak, to ta mobilizacja, muszę tak. Dąbasie, No masz rację, tak, oczywiście, że to był najtrudniejszy teren, ale trzeba było, przecież świetnie im poszło na południu. Trzeba było tam, z Krymu, na Odesce, przecież chcieli połączyć się z Mołdawią, trzeba było tam walić. Tam mieli faktycznie szansę. Y, tymczasem, no, jakimś, jakimś takim mm, nieznanym nam tokiem rozumowania kierował się Putin, który który kazał mu po prostu sięgnąć po ten Kijów, tak? żeby był to taki prestiżowy cel, żeby pokazać, jak to Zeleński, ten marny aktorzyna podkulił ogon i uciekł. No nie stało się, tak? No ale wracając do tego meritum, bo ja się tak rozwlekłem, weszliśmy w dygresję i w ogóle wątek się zgubił. Chciałem po prostu powiedzieć, że w tym momencie yy, przekonany już byłem, że z Rosją jest coś nie tak i to fundamentalnie nie tak, że wszystko to, czym nas karmili, to jest w ogóle lipa. Że te progre, pro, problemy strukturalne są tak wielopłaszczyznowe i tak wielowątkowe, że tego się nie da, nie da naprawić w warunkach wojennych, takiej wojny, jaka, jaka wybuchła. Bo no, każdy, kto prowadził firmę, wie, że jak czasami coś się spierniczy, jedna rzecz i trzeba ją naprawić trzeba zaangażować pracowników no to yy, i powiedzmy jest jakiś kontrakt, yy, jakiś deadline, gonią nas terminy, tak trzeba to wszystko naprawić, no nie wiem, coś co nie gra, mamy jedną tą rzecz, musimy ten problem rozwiązać, to się da zrobić, no ale wyobraź sobie, że wszystko nie działa, że jest zły pracownik, że krzesło, na którym siedzisz, się rozpada, że długo ci nie pisze, nie masz ten komputer, się dysk padł, wszystkie dane straciłeś i ty masz ten kontrakt zrealizować, tego się nie da zrealizować, masz deadline. Już jesteś, już jesteś przegrany, wiesz o tym. No możesz, nie wiem, gasić ten pożar, ale ten pożar jest non-stop, non-stop, cały czas, bo na, gdzie się nie, nie spojrzysz, jest problem. Problem strukturalny, problem niewydolności. No i teraz zarządzili mobilizację, no ale system jest niewydolny. Więc co z tego, że oni mogą, że chcieliby powołać tam, nie wiem, teraz ostatnio 400 tysięcy tak, ludzi pod broń? Jak system przetworzy, no nie wiem, może 140, tak? No nie, nie są w stanie przeskoczyć własnych ograniczeń. I dlatego pod koniec, już w drugiej połowie zeszłego roku, przekonany byłem, że nic im w zimie z tego nie wyjdzie. Bo mobilizacja owszem była zarządzona, ale okazywała się niewydolna i dodatkowo jeszcze nie mieliśmy tego sprzętu. Nie mieliśmy nawet mundurów, nie było tam, nie wiem, w, no, amunicji, nie było opatrunków, niczego. Zupełnie niczego. Część tych mobików, biedaków poszła od razu na front, żeby zapchać yy, dziury w nim, no i, i to się w jakiś stopniu udało, ponieważ już pogoda się pogorszyła i jedno z drugim zadziałało, tak? Ten impet yy, ukraińskiego kontrnatarcia został zatrzymany, no ale to była tylko pauza zimowa. I tak samo cały ten pomysł yy, rosyjski, że da się yy, yy, pokonać, yy, zniszczyć ukraińską energetykę. Bombardowaniami i ostrzałem tyłów też był bez sensu, moim zdaniem, ponieważ no, zdaje się, że prawie w prawie 60% ta energetyka oparta jest o energię jądrową. No więc jeśli wiadomo było, że nie zniszczą elektrowni jądrowej, tak. Ja wiem, że straszyli i tam ten cały temat broni jądrowej był grany tysiąckrotnie, no ale prawda jest taka, że jest to ogromne tabu i nigdy nie wierzyłem w to, że żeby się na to zdecydowali, to by było no, zbyt kosztowne nie tylko dla Rosji, ale ogólnie dla świata, na to nikt nie pozwolił, no, zresztą Xi Jinping ostatnio znowu komunikuje cały czas, że o nie, nie, nie tutaj żadnego, żadnej broni jądrowej, to jest nie, nieakceptowalne, no ale skoro nie może zniszczyć tego 60% tej podstawy energetycznej, no to, to, to o czym mówimy, tak? Jedyne czym się skończyło, to był właśnie czasowy niedobór prądu, który został szybko załatany, a w zasadzie te, te zmagazynowane mm, pociski manewrujące, nowsze, no, poszły w komin, tak? Zamiast walić po mostach, dajmy na to, na Dnieprze, żeby utrudnić logistykę, no to, to co się stało? No nic się nie stało. W żaden sposób nie uniemożliwili Ukraińcom, działania na, na, na wschodzie kraju, który stał ale się... Ale to tym... jest ciekawe, co właśnie jakby z, 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 w kwestii tego braku atakowania mostów na Dnieprze. Pytanie jest, czy oni nie mieli takiego potencjału, chociaż wydaje mi się, że no, 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 powinni próbować, Ukraińcy spróbowali i im się udało z tym mostem, prawda, na Półwysep Krymski, no ale skoro oni tego nie robią, no to tak jakby można domniemywać, że oni chcą mnie wykorzystać, nie? Czyli jakby te szerokie plany ambitne jakby gdzieś tam wciąż w tych mózgach siedzą, rozumiesz? No, bo, no tak, no, no bo jakby... tak jest, no to miałoby sens, tylko no przecież ograniczyli się do Donbasu, tak? W zasadzie teraz to już chcą tylko utrzymać... Znaczy ograniczyli się do Donbasu, ale tak jakby to wygląda, że żeby... dobra, Donbas. teraz Donbas, ale za chwilę znowu tam jest, damy radę całą Ukrainę. Ale wiesz, jakby też Właśnie pytanie jest moje, co, co dalej, bo, bo jak rozumiem, ty, ty wnioskujesz to, że, że Rosja, bo to jest bardzo ważne, jest percepcja samych Rosjan i Putina. Znaczy, twoim zdaniem, percepcja Putina będzie taka, że on zobaczy, no, pożar jest wszędzie. No, w zasadzie trzeba wyskakiwać z okna z tego biura, bo bo nie, nie tylko kontrakt, ale jeszcze, jeszcze mi jak przypali, prawda? No i, no i dobra, I tu uważasz, że on wyskoczy z tego okna i powie, no dobra, to trzeba faktycznie zawrzeć pokój z Ukraińcami, no bo nie daliśmy rady. Bo ja na przykład uważam, że, że właśnie to jest to, co o czym mówiłem, że, że Putin stwierdzi, no dobra, no dali nam, znowu nam się nie udało, ale no będziemy jak w Afganistanie, no próbować do, do momentu, kiedy się Federacja Rosyjska nie rozpadnie. No. Znaczy, okay. znaczy, oni, oni o tym nie myślą, o tym rozpadzie, ale wiesz o co chodzi, że jakby ten upór będzie, jak historycznie to wyglądało. nie? Nie, rozumiem. I tu, tu w sumie nawet się zgadzam. Chciałem tylko już tam, konkludując tą poprzednią myśl, yy, powiedzieć, że no po prostu oni nie są tak, tak silni, jak mówili, jak nam się wydawało. Koniec. Nie ma tego potencjału. Oni nie są zdolni y, militarnie, y, wojskowo, finansowo do kontynuacji wojny poza ten rok. Po prostu. Nie, no, nie, nie ma czym. Naprawdę nie ma, nie ma czym robić. Tak samo oczywiście Ukraińcy, ale z innych powodów. I w związku z czym y, 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 wniosek jest taki, że. W tym roku ta wojna musi się skończyć w takiej formie, w jakiej istnieje. Tak, Możemy ją zamrozić, może będzie rozejm, może będzie po prostu pokonanie jednej czy drugiej strony, to znaczy moim zdaniem pokonanie Rosji, ale, ale chodzi mi tylko o, o, o ogólną koncepcję. Także konflikt musi się zakończyć, ponieważ obie strony muszą odetchnąć. Stąd właśnie była ta próba ostatniego rzutu na taśmę Rosjan w zimie, to się nie udało i teraz będzie ta ostatnia próba Ukraińców do jakby ustawienia się w lepszej sytuacji i rozstrzygnięcia wojny na swoją korzyść, tak. Już jeśli strony będą wyczerpane, ale jedna zdobędzie powiedzmy dużą przewagę, tak, no nie wiem, Ukraińcy przetną ten korytarz lądowy, wkroczą na terytoria Republik Donbaskich, ale te jeszcze sprzed 2022 roku inwazji tej pełnoskalowej. To akurat nie wierzę, powiem szczerze. No ale powiedzmy, tak, wkraczają, ja nie mówię, że całe odbijają, ale wyobraź sobie, że tam walka manewrowa, wchodzą tam, nie wiem, między Donieck a Ługańsk i z drugiej strony, bo już pobili ich na Zaporożu, lądują gdzieś tam u nasady Krymu. No, na tym etapie Ruscy przewalili totalnie wojnę i w zasadzie Ukraińcy nie muszą się dalej, dalej bić o, nie wiem, jakieś duże miasta, o Krym, bo to oczywiście pociągnie ofiary, tylko w tym momencie już siadają do stołu i mówią: koniec, teraz to już musicie wynegocjować z nami to, co my będziemy chcieli, a być może tam zupełnie was nie dojedziemy do końca. I, i, i na tym jakby konflikt tak gwałtowny, jak to teraz obserwujemy, się kończy. No dobrze, ale to... Masz rację, że Rosjanie no, nie są w stanie tego zaakceptować. Tak? No tylko, a zwłaszcza Putin. Zwłaszcza Putin, bo to dla niego jest zupełne utarcie yy, nosa no i utrata twarzy. Tak? To już w ogóle jest masakra w takim yy, korupcyjno-mafijnym systemie, yy, gdzie samiec Alfa się no nie. No liczy to on w on... zasadzie by nawet o życie w tym. momencie. No to jest momencie, kastracja nie? po prostu. I, I taki lider jest nic nie warty, bo, bo to musi być ktoś silny, kto tam prigorzni się na takiego teraz, tak? Na, na człowieka czynu, który jest skuteczny. E, i też ma dobre serce w stosunku tam do, do lojalnych ludzi, nie? Czyli tak, tak próbuje tutaj się już pozycjonować. Ale dla Putina to jest game over totalny. Dla niego osobiście, dlatego Amerykanie, cały Zachód i tam Ukraińcy też grają na odstrzelenie go, tak? Że to jest zbrodniarz i generalnie z nim już nie będziemy gadać. Czyli tam jakby mobilizują tą, tych wewnętrznych yy, wataszków przyszłych, tak, rosyjskich yy, pretendentów do władzy, żeby, żeby się zajęli tematem i jakby Putina zdjęli yy, stroną. Yy, no i tu masz rację, że pod tym względem on na pewno się nie podda. No tylko yy, co ma zrobić? No, nie ma tego potencjału, więc próbuje, próbował yy, zdobyć on lepszą pozycję, tak, gdyby zajął Donbas, gdyby udało się ten Bachmut z, zająć, być tam, nie wiem, pod Kramatorski i tak dalej, no to miałby, powiedziałby, że no w zasadzie ter, terytorium republik yy, separatystycznych yy, jest wyzwolone, mamy korytarz na Krym, to dla nas teraz temat się kończy, porozmawiajmy mamy negocjacje, czyli co się dzieje? No mamy Krym bis, tak? Czyli mamy jakieś zyski terytorialne Rosji, choćby i bardzo kosztowne, ale zamrożenie konfliktu, przerwa ta pieredyszka cała i za parę lat wracamy do tematu. Tak by najlepiej, to byłby w ogóle opcja marzenie w tej chwili dla, dla Rosjan. No ale właśnie to próbują Ukraińcy udaremnić. No tak, ale właśnie i teraz porozmawiamy o tej drugiej opcji, to znaczy, yy, bo ja uważam, że... Jeśli Ukraińcom się ta kontrofensywa powiedzie, to będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację, jak gdyby im się nie powiodła. To znaczy, Putin znowu zgodzi się na zamrożenie tego konfliktu, być może na gorszych warunkach niż, niż by tego chciał, ale znowu nie zgodzi się na te najważniejsze kwestie, typu gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Czy jej wejście, później akcesja do NATO czy Unii Europejskiej, i tak, i tak będzie chciał z tą Ukrainę jeszcze raz. To znaczy, nawet jeśli Ukraińcy teraz odbiją, powiedzmy się do tego stołu, wejdą tam na kawałek Krymu, to o czym ty mówiłeś, to Putin, moim zdaniem, będziemy takie wrażenie: no kurde, pobili nas. No ale tak naprawdę to my w zasadzie nie użyliśmy całego potencjału militarnego. Tak naprawdę no to tak dozowaliśmy, dozowaliśmy, ale gdybyśmy chcieli, gdybyśmy wysłali tam milionową armię, rozumiesz, i, i jak wyprodukujemy już te wszystkie te 64, które no, produkujemy, to dawaj stary myśli. no wiesz, to my to my ich rozjedziemy, tego, wiesz o co chodzi, ale mi się wydaje, że, że jakby wiesz, jakby cały czas może być to takie poczucie jednak wyższości i, i takie... Wiesz, świadomość swoich błędów i to tylko przez nasze błędy przegraliśmy, ale jak zrobimy to dobrze, to już naprawdę wtedy ich pokonamy, nie? I jakby znowu będzie to, że będzie powrót do tego konfliktu za 2-3-4 lata, nie? Może być tak, tylko ja się ogólnie co do konceptu z Tobą zgadzam. Tylko nie wydaje mi się, żeby Putin tą porażkę przetrwał. On za dużo tu zainwestował i twarzy i tak dalej. To, to będzie jego koniec. To, w ogóle to, wyobraź sobie, jaki to będzie ogromny szok dla Rosjan karmionych tą propagandą. Bo wiesz, my, my mamy trochę inne postrzeganie. Nawet gdyby Ukraina no, yy, no przegrała tę wojnę, to my sobie z tym poradzimy, będziemy się adaptować, wiesz, możemy psychicznie to ogarnąć, ale Rosjanie są absolutnie jednowymiarowi. To jest. Yy, Naprawdę no jak patrzę czasem na te rosyjskie nagrania, filmy i tam ludzi wypowiadających się, zwłaszcza starsze osoby yy, do kamery na ulicach, to to jest taki wiesz, totalny nazizm. No właśnie to jest i są. są nie mózgów dy... zupełne. Więc I teraz jak oni są... dostaną tak mocno baty, to to już jest w ogóle, wiesz, Putin w każdym razie musi zniknąć, nie? I masz tutaj rację w tym koncepcie, że tu jest, będzie jak właśnie z yy, Niemcami po pierwszej wojnie światowej, i to wiesz, traumą, że już w Paryż żeśmy sięgnęli prawie, nie? Ale i, ty, i, to, i ty poczekaj, bo teraz zatrzymałbyś no. na tym momencie, bo tutaj znowu jest istotna kwestia, no bo skoro twierdzimy, że dla Putina taka przegrana, to byłby game over, to wracamy do tego, o czym ja mówiłem, że Putin, nawet jak dostanie Baty teraz w kontrofensywie, on raczej się nie będzie chciał zgodzić nawet na zawieszenie broni. Wiesz o co chodzi? On może iść naprawdę do, na wyniszczenie totalne. I stwierdzić, straciliśmy część terytorium, ja się nie mogę poddać, bo to jest to, o czym ty mówiłeś, bo to będzie moja katastrofa, już prywatnie jako, jako wodza. Więc będziemy walczyć do skutku, kiedy ten skutek nie będzie taki, jaki my chcemy, czyli taki, żeby go przedstawić jako sukces. I to jest jakby jedna opcja. Druga opcja jest oczywiście taka, że no powiedzmy, Ukraińcy, Ukraińcom się kontrofesywa, powiedzmy, uda, a mimo to Putin będzie chciał sprzedać społeczeństwu swojemu, że wygrali, nie? Że, że jednak coś tam utrzymali bo to jest wiadomo, że to jest jeszcze kwestia propagandowa i na ile oni to propagandowo będą tylko, że to tą to, to propagandę, to on może skierować do społeczeństwa, które i tak jest w moim w mojej ocenie, one się nie liczą w tej chwili w Rosji jeszcze, ale propaganda mnie przekona tych właśnie wataszków, tych generałów czy y, całe swoje to otoczenie, punkt, więc on tak. musi on jakby ich tym nie przekona, tak, tak. więc on musi walczyć do końca w zasadzie moim zdaniem to jest tutaj dobry punkt, bo faktycznie to chodzi o strukturę władzy generalnie wewnętrznej, tak? Oni przecież tam nie wszyscy są tak no powiedzmy oderwani od rzeczywistości jak Putin, tak? Nie, niektórzy no mają jakiś kontakt i wiedzą, że tak naprawdę już dawno trzeba było tą wojnę zakończyć w taki czy inny sposób i, i spróbować później, tak? A nie, nie, nie y Wytracać potencjału do cna, bo jeśli się spojrzymy na parametry, jakie nam oficjalne, nawet dane rosyjskie prezentują, to spojrzałem przed audycją: mamy teraz w marcu deficytu 42,5 miliarda dolarów w budżecie rosyjskim, a styczeń zakończyli na 25 miliardach, więc to w dramatycznym tempie wzrasta. I tak naprawdę biorąc pod uwagę, że sankcje zamroziły powiedzmy połowę funduszy tych rezerwowych zgromadzonych tak, na, na zachodnich kontach, no to oni bardzo szybko z tego schodzą. I przecież nie będzie tak. masz, masz firmę wiesz jak to działa, że do ostatniej, że firma działa do ostatniej złotówki na koncie nie. Generalnie tak. już miesiąc czy dwa wcześniej wie, że to już jest sklapa totalna, nawet jeśli tam masz tych parę tysięcy jeszcze na, na wypłacenie ostatniej pensji. I to też nie będzie tak, że, że Rosjanie będą walczyć aż po prostu nie, nie będzie na pensję dla urzędników. No bo to nie, nie o to chodzi. To tak. Już teraz widać, że, że te kurczące się zasoby, to absolutnie trzeba natychmiast zakończyć i yy, odciąć, zredukować te koszty wojenne, bo to są bardzo duże koszty. Wojna bardzo dużo kosztuje. No tak, ale teraz znowu, jeśli Putin. Yy... Jeśli powiedzie się kontrofensywa i Putin będzie siadał do stołu z, niekorzystnym, z niekorzystnymi kartami, to jeśli on będzie siadał do stołu z niekorzystnymi kartami, to on nie otrzyma korzystnego pokoju albo nawet zawieszenia broni, tego chwilowego, o którym by myślał. Innymi słowy, jego sytuacja finansowa, czy sytuacja finansowa Federacji Rosyjskiej się nie poprawi. A jeśli on nie ma wizji na to, żeby było lepiej, to znowu jest kolejny argument do, do tego, żeby jednak. No, te, rozstrzygnąć ten konflikt na swoją korzyść jak najszybciej i, i walczyć do końca, bo nie, nie jest powiedziane, że on zamrozi sobie teraz konflikt i że za trzy lata on będzie jeszcze rządził i że Rosja przetrwa z finansami jeszcze trzy lata. To jest, wiesz, to jest znowu kolejny argument za tym, że, że, że no oni w zasadzie już powinni w tej chwili być przygotowani do kolejnej dużej ofensywy, a nie są. Dla mnie to jest po prostu coś niesłuchanego, no bo nie zupełnie nielogiczne. Tak. Nie są w stanie, bo tu wszystko źle. No wszystko źle. To jest wszystko właśnie nie... tak, Poziomowa tak. słabość rosyjska. jest. No i najgorsze, że on tego nie widzi. No, nawet tak. jeśli widzi, no to, to gra tak, jakby tego nie było, no. ale jest problem, jest problem z budżetem, jest problem z potencjałem wojskowym, po prostu. No, wyciągają te, te 55 z magazynów, no, wyciągają dlatego, bo one są proste w konstrukcji, tak? I już lepszy taki czołg niż żaden, no, mimo że tam, nie wiem, te 90 stoi w fabryce, no to nie ma tam systemu celowania, no i co zrobić? No. nie, nie tak. da się tego zastąpić, więc okej, okay, wyciągają, yy, jakieś tam szyją mundury w Korei, czy, czy nawet sami, wszystko jedno, yy, no, ale potrzebny jest czas. A nie mają go. Potrzebują przerwy, żeby tych ludzi przeszkolić, ubrać, posadzić na froncie. No i no nie, nie, nie da się nie, nie przeskoczy tego. Nie jest w stanie tego przeskoczyć, parametru. I teraz Ukraińcy są gotowi do kontrofensywy. Mają e, dzisiaj akurat jest e, mamy 7 kwietnia i był taki pseudowyciek e, w internecie, tak. który tam e, niby plany, znaczy to był raport sytuacyjny Pentagonu. Tak, rzekomy. I tam mieliśmy dane na, na ten temat, że na kontrofensywę ogólnie przygotowano 12 brygad, zmechanizowanych, tam nie wiem, czy, czy, czy pancernych, czy zmechanizowanych, tak, ale na ciężkim sprzęcie w każdym razie. 12 zupełnie nowych brygad, z czego 9 przez NATO, przez tych zachodnich sojuszników, a 3 ukraińskie. No i to jest pokaźna siła, Spoternia, która już, tak. już, im, już im dyszy, no naprawdę, no to jest, może wróćmy do tego wariantu, jak Putin mógłby się utrzymać przy władzy, bo po prostu Ukraińcom ta ofensywa musiałaby się nie udać. Wtedy owszem. Wtedy mógłby się utrzymać, wtedy mógłby szukać jakiegoś choćby minimalnego zawieszenia. Mogłoby to być też jak, jak, jak w Donbasie w 2015, że tam trochę się strzelali, ale ta intensywność to powiedzmy była taka ograniczona. Czyli w sumie mamy wojnę, ale już to wszystko spada i te koszty też są wtedy mniejsze, bo wiesz, to jest tak jak jechanie samochodem w trasę z prędkością 200 na godzinę i 50. No wiadomo, że jak jedziesz 50 to mniej spalisz, czyli będzie to mniej kosztowne. I może to jest tutaj sposób na wyjście z sytuacji dla Rosji. I być może tak by chcieli, więc to, co teraz będą próbować, to pewnie zatrzymać ten, ten, te, to uderzenie i później to mm, uspokoić. Okay? Uspokoić po prostu. Nie będą już robić kolejnego ataku, bo nie mają czym po prostu Rosjanie uspokoją temat, zaczną yy, chodzić wokół tych negocjacji, no widzimy tutaj Xi Jinpinga, widzimy Macrona, który też mówi, że tu już trzeba kombinować jakieś porozumienie, tak, wykończmy wojnę, bo to już jest zły biznes. Yy, no i może, może w ten sposób spróbują. Natomiast jeśli to będzie, jeśli faktycznie korytarz zostanie przecięty, a uważam, że zostanie przecięty ten korytarz z Krymu do Federacji Rosyjskiej, to oznaczać będzie, że rosyjska armia jest zupełnie pobita. No a jeśli będzie zupełnie pobita, no to nie mamy o czym gadać. To faktycznie mogą wkroczyć i na te terytoria separatystycznych republik i na Krym. I, no i myślę, że Putin w tym, w tym momencie już straci władzę, pojawi się jakiś zastępca. Wspomniałeś o tym wątku właśnie chińskim i tutaj jest kolejna kwestia, no bo jak nie wiem, jak na, na, to, na to patrzysz, bo moim zdaniem ta cała wizyta z Jinpinga, te wcześniejsze 10 punktów... Pokojowych dla Ukrainy, które w zasadzie tymi pokojowymi punktami moim zdaniem też nie były, no ale moim zdaniem właśnie to była taka deklaracja bardziej, czy oświadczenie chińskie: słuchajcie, ta wojna nie może trwać już dużo dłużej, Nasze, nasza cierpliwość jest ograniczona i władli mi, że Putinie nie masz zbyt dużo czasu, a jeśli chcesz sobie go kupić, to jeszcze musisz nas obłaskawić. Mniej więcej w dużym skrócie tak to tak to bym postrzegał. I tutaj jakby jest kolejny argument za tym, żeby jednak Putin musiał no, jednak ten konflikt szybko kończyć I to, i to, a jak chcę go szybko skończyć, to musi oczywiście go wygrać, no, no, bo, no bo jeśli Chińczycy mu przedstawiają z drugiej strony takie dają mu takie sygnały, że mogą go przestać wspierać albo, um, no, albo są niepewni, jako, jako, powiedzmy, takie wsparcie, no to tutaj też jakby jest ta, ta presja, w mojej, w mojej ocenie, dodatkowa na czas, jeśli chodzi o ten konflikt. No, myślę, że masz, masz tutaj kierunkowo rację. Co do konceptu. W ogóle z Chińczykami mi się wydaje, że ta polityka ich jest bardziej zniuansowana, bo tam dużo było takiego wsparcia osobistego dla Putina, takiego. Mm, Pokazania, że Rosjanie spoko, my tutaj Was będziemy trochę wspierać technologicznie i powiedzmy gospodarczo tak, w końcu Rosjanie nic nie produkują w zasadzie prawie w związku z czym te, te chińskie towary tutaj są zbawieniem, no ale z drugiej strony chińskie firmy mają po prostu cały rynek dla siebie, żadnej tak. konkurencji z zachodu, tak? no, To jest taka pomoc, powiedzmy, trochę takie jak... takie dojenie trochę krowy, no, która już zresztą jest... No to jest e... taka pożyczka sytuacji, z Lombardu. Tak. tak, tak. Trochę kazy dostajesz, no, wiesz, procent ogromny, oddałeś <laughs> ulubiony, ulubioną gitarę, ale, ale jeszcze żyjesz, nie? No to jest bardziej taka pomoc, no. Faktycznie ym... Z, z tym pokojem. Mi się wydaje, że Xi Jinping w ogóle chce być, uchodzić za takiego peacemakera, nie? Że to jest taki, on się tak pozycjonuje teraz, zauważ jak na Bliskim Wschodzie zostały wygaszone te sunnicko szyickie konflikty i to pewnie będzie dalej w ten sposób wygaszane, no bo pieniądz lubi spokój, tak? I z Rosją i Ukrainą jest tak samo, przecież ten cały nowy jedwabny szlak lądowy, kolejowy, no stoi. Nic się nie dzieje. A przecież był taki perspektywiczny, tak? I do Polski szedł towar i tutaj jakoś to było rozbudowywane, niezależnie od, od Anglosaskiego. Transporty tam. chyba jeszcze idą, ale po prostu ten projekt w ogóle nie hula, jeśli chodzi o rozbudowę i zwiększanie jakby mocy też transportowych. No, tak, tak, no na pewno nie służy, bo to wiesz, to tak, też destabilizuje, Kaukaz destabilizuje, tak, za Ale wiesz, zobaczymy. ja tutaj się zastanawiam. Azja Centralna też słabo. Mam, mam taki jakby kontrargument, to znaczy, no, on może się chcieć pozycjonować jako peacemaker, ale... Ale wiesz, no jakby, on może naciskać na Putina, to co może zrobić Xi Jinping, ale nie za bardzo ma jak wymuszać stanowisko na Ukraińcach, a Ukraińcy są zdeterminowani, oni mają swoje cele i to raczej Zachód może coś z Ukraińcami porozmawiać, a nie Chiny. Jakby tutaj do tanga trzeba dwojga, żeby zrobić ten pokój. A wydaje mi się, że Stanom Zjednoczonym niekoniecznie zależy teraz na jakimś szybkim pokoju. Więc A Ukraińcy też mają swoje cele i będą się bić o to, żeby mieć jak najwięcej, jakby najwięcej żeby odbić i jak najwięcej, jakby tutaj w zasadzie stanąć na takiej pozycji jednoznacznego zwycięzcy, nie? Nie, no wiadomo, to też Ukraińcy są w pozycji trochę no, Żydów podczas II wojny światowej. No tak, tak. I to jest winy Kremla całkowicie. Eksterminacji po prostu, więc oni tutaj nie mają jakby no zero tak. jakby wyboru, to jest bezalternatywne zupełnie. Natomiast wiadomo, że chcą odbić jak najwięcej, ale znowuż yy, prawdopodobnie widzą to, to, co ty powiedziałeś, że i trochę na Putina na, naciska w kierunku pokoju. No i trudno, żeby się od takiej perspektywy odwrócili, no bo yy, utrzymywanie dialogu z Chinami z perspektywy Kijowa. Oznacza, że, że Pekin nie da broni Rosji. No ja to tak przynajmniej postrzegam, tak? Przynajmniej nic nie wiemy o tym, żeby tak się stało. To znaczy, tam mi się wydaje, że to Ukraińcy. Tak, komponenty podwójnego zastosowania, ale problem by był, gdyby no, po prostu chiński sprzęt poszedł z magazynów na tej samej zasadzie, jak my teraz dajemy, tak? Z naszych <laughs> Ukrainie. Ale miałbym tutaj jedną się. uwagę, że jednak Ukraińcy nie mają wpływu na postawę Chin nie muszą z nimi, znaczy no jakby to utrzymywanie kontaktów z Chinami jakby nic nie daje, bo Chiny bardziej, bardziej się boją sankcji zachodnich i reakcji zachodu. Na pewno. Niż, wiesz, niż tego, czy z Ukraińcami coś będą w stanie się dogadać, czy nie. No, wydaje mi się, że tutaj jest jakby, Ukraińcy w tej kwestii są, nie są w stanie wpłynąć na Chiny i Chińczycy nie są w stanie wpłynąć na Ukraińców, bo to nie oni dają Ukraińcom sprzęt do, wa do walki. To nie no, oni utrzymują tak. ich w wojnie i to nie oni ich będą prawdopodobnie odbudowywać. Ale wiesz, słuchaj, to jest, ja myślę, że Chiny, mówicie, i dla nich ta, ta pozycja tego, my rozmawiamy ze wszystkimi, z każdym, z każdym możemy... Ale wizerunkowo tą, bo tak, to jest świetne, rozumie, tak. I też to daje taką swobodę negocjacyjną, to też dużo jakby, no wiesz, mogą być w Azji Centralnej, mogą być w Afryce, mogą być na Bliskim Wschodzie, no jak wielkie supermocarstwo, tak? No tak, tak. robimy po prostu, pojawiamy się i mówimy, słuchajcie, ja mam taki pomysł, to możecie tak załatwić, nie? No, wiesz o co chodzi. To jest bardziej, nie jest takie kwantyfikowalne, że to się da uchwycić i policzyć w pieniądzach, ale jednak jest to, jest to pewien zasób, że Chińczycy tak mogą. A z drugiej strony, no Ukraińcy nie chcą zupełnie palić mostów ze wszystkimi poza Rosją i tak samo z Białorusią utrzymują kontakty, nie? No bo wiadomo, dzięki temu, zobacz, Białoruś nadal też jest Poza bezpośrednim tak. zaangażowaniem wojny. No nie, nie wiemy, czy dzięki temu, no, ale rozumiem, że w Kijowie mogą tak myśleć, tak? Że skoro my żeśmy ich nie ostrzelali, no to oni nie mają powodu, tak, ten Łukaszenka może się dalej zapierać pazurami, żeby, żeby nie zostać tak. wciągniętym. No i to się udało. Czyli jest tu jakiś sens, i być może tak samo w tej większej skali robią oni, myślą, taka jest ich percepcja, robią z Chinami. No. I, i, ale już reasumując uważam, że no tak, Xi Jinping na pewno zależy mu na tym, żeby, żeby ta wojna dobiegła końca. No. Myślę, że, że ogólnie Chińczykom trochę się odechciało wojować, jak spojrzeli jak to naprawdę wygląda i ta rywalizacja pozostanie w takiej bardziej szarej strefie i oni się tu dużo lepiej czują, a gdyby taka młódzka miała się zacząć na Pacyfiku, no to wierzę, że, że tam wojskowi chińscy to naprawdę muszą być mokrzy i zdenerwowani, tak, no bo naprawdę to jest, to jest trochę inna para kaloszy niż jakieś tam przytykanie się w wojnach ekspedycyjnych, jak, jak obserwowaliśmy przez 20 lat ostatnich. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że to jest takie porównanie, że, że ta druga armia świata nie może sobie poradzić z Ukrainą, a przecież, no, tak jak wszyscy zawsze, trochę się śmiejemy, że NATO jeszcze nie ruszyło, a już wygrywa wojnę, nie? I teraz Chińczycy mają to w perspektywie, że w zasadzie, no to jakie może być porównanie, jeśli oni tak samo grzęzną przeciwko samemu Tajwanowi, a NATO nawet jeszcze nie ruszy palcem, nie? A co dopiero będzie, jak ruszy. Także no to już jest jakby zupełnie inny temat, ale myślę, że trzeba było omówić kwestię Chin w kontekście właśnie tej, tej możliwości zakończenia wojny na Ukrainie czyli co czyli ostatnie zdanie uważasz że ten pokój który z jakieś starcie w tym roku i pokój który miałby być zawarty on będzie jednak taki rozstrzygający i definitywny jak rozumiem czy jednak bo ja się skłaniam do tego że będzie dogrywka jeśli w tym roku jakiś pokój zostanie zawarty to będzie dogrywka znaczy, może być dogrywka, ale nie w krótkiej perspektywie czasowej. Tak? Nie, yy, znaczy, ja ogólnie mam taką już tezę od, od zeszłego roku, że yy, pierwsza połowa tego roku rozstrzygnie wojskowo o wojnie, a w jakby drugiej połowie zawarte zostanie jakieś porozumienie, czy pokój, czy rozejm, czy jakaś forma zakończenia tego konfliktu. Czy jego faza dalej się rozpocznie kiedyś tam? No, bardzo możliwe, tak? bo z tą Rosją nawet gdyby. Yy, Putina odstrzelili, byłby kolaps, to Rosja tak szybko nie zniknie, tak? To trzeba w perspektywie wielu lat postrzegać, to, to będzie destabilizacja regionu, tak? tak? Tam jeszcze może być gorszy wataszka poza, poza Putinem, tak? no, Różnie może być. Także mm, to chwilę potrwa i, i w tym sensie y, dogrywka z Ukrainą może jak najbardziej nastąpić, ale nie przed odbudową potencjału i to jest najważniejsze. Nie hmm. ma tego potencjału teraz do kontynuowania takiej skali wojny, jaką obserwowaliśmy. Czyli nie, nie mówimy o przerwie kilku miesięcy, tylko raczej paru lat. Raczej lat. A tak. no to, to się dwóch, zgadzam. Dwóch, trzech, czterech, coś się, takiego, tak? Może zgadzam. pięciu, no zobaczymy. Trzeba pamiętać też, jak się cofniemy, że, że mieliśmy Gruzję i była przerwa, mieliśmy Krym, była przerwa. Zawsze tak działało. A teraz po takim wyprztykaniu się naprawdę do zera, jak, jak obserwujemy teraz, co, co Rosja ze sobą zrobiła, no to to nawet mogłoby być dłużej. No ale z drugiej strony, kończymy wojnę, szukamy jakiegoś porozumienia no i wtedy Chińczycy mogą tą Rosję jednak postawić na nogi, tak? Więc być może to odtworzenie nastąpi szybciej niż w perspektywie, nie wiem, dekady, no bo będzie, będą, nie wiem, chińskie tokarki, chińskie fabryki, tak? I oni... Tak, bo w, też... czasie, w czasie zawieszenia broni Chińczycy mogą no się właśnie. wtedy tak nie oglądać. To jest bardzo... Tak. I też te sankcje chyba, tak. nie, sankcje chyba nie będą tak hojną ręką dawane, tak? Czyli jak im sprzedadzą tą tokarkę, to raczej tutaj Waszyngton już nie będzie... Yy, darł i grzeszczał i nie, nie, nie oberwie im się, tak? No bo już już wtedy też trzeba pamiętać, zacznie się coś może z Tajwanem, tam jakieś e, tego typu sprawy i ta uwaga amerykańska przejdzie na Pacyfik, tak? Już nie będą może tak, tak bardzo uważnie patrzeć się na, no dobra, e, na to pokonaną teraz, Rosję, nie? To teraz jeszcze jedna słuchaj, wrzutka, e, no to, bo to jest bardzo e, ciekawa uwaga i wydaje mi się, że trzeba to e, rozstrzygać, jeśli chodzi o kwestię tego, że gdyby został zawarty jakiś pokój po rosyjskiej stronie z myślą o wznowieniu walk po jakimś czasie, to w czasie tego pokoju możliwość pomocy i postawienia Rosji na nogi przez Chiny jest znacznie większa, czy ryzyko tej pomocy byłoby znacznie wyższe niż teraz, kiedy wszyscy tam pilnują, żeby nikt Rosjanom nie pomagał. Czy w takiej percepcji i wiedząc o tym, Ukraińcy nie będą chcieli znowu Cisnąć do końca, walczyć, oni nie będą chcieli się zgodzić na żaden pokój, bo oni będą chcieli mieć pokój zapisane. Po konflikcie dostajemy gwarancję, że wchodzimy do NATO i dostajemy gwarancję bezpieczeństwa, że Rosjanie do nas już trzeci raz nie wiadą. A na takie gwarancje, no to Putin się nie zgodzi, skoro on myśli o tym, żeby znowu, znowu przyjść. Rozumiesz? I to jest znowu się powoduje taki konflikt interesów, że jak jedna strona by może chciała, to druga strona nie chce, bo. Ona potrzebuje mieć spokój na dekady, bo Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby za trzy lata znowu toczyć wojnę, bo oni mają tak zdewastowane państwo, że oni się muszą odbudować. A nikt zresztą też nie zainwestuje swojego, wiesz, swoich pieniędzy, żadna firma nie zainwestuje na Ukrainie, jeśli NATO, Stany Zjednoczone, nawet Niemcy nie powiedzą, że Ukraina jest nieruszalna. I wtedy możemy wchodzić z biznesem. Jeśli nie będzie tego, to nikt tam z biznesem nie wejdzie, nikt pieniędzy nie będzie, nie będzie dawał, Ukraina się nie odbuduje. Czyli Ukraińcy potrzebują mieć definitywne zwycięstwo polityczne w sensie otrzymania jednoznacznych, takich pewnych na 100% gwarancji bezpieczeństwa. A na te gwarancje Putin zgodzi się tylko wtedy, kiedy naprawdę dostanie takiego łupnia i rozumiesz. I tutaj znowu jest ta kwestia, czy jest możliwe porozumienie, wiesz, tam tymczasowe zawieszenie broni. Moim zdaniem po prostu tutaj jest naprawdę strasznie dużo takich kwestii, gdzie jedna i druga strona nie będą chciały tego zrobić. Nie? No tak, znaczy ta obserwacja jest dobra, ale znowu ze strony Ukrainy to co się stanie? Zachód powie, no to nie ma sprzętu i co? Ale Jak to to tak Zachód pojawiać? powie, bo w sumie Stany Zjednoczone czemu miałoby nie kontynuować tej, tej walki. Ale dłużej? wiesz, to też będzie trochę inaczej, bo widzimy już te plany tam zakupowe, produkcyjne i tak dalej, tak? Mamy, mamy Polskę, mamy Niemcy i mamy Amerykanów przy tym stoliku chyba, w takim w dłuższej perspektywie już uzupełniania tego, tak. przezbrajania w zasadzie. Armii. Ale zobacz, właśnie są te plany budowy My... przemysłu, nawet już w Europie, jeśli chodzi o amunicję. No tak, ale, ale no, to jest jakaś perspektywa i ja myślę, że po prostu ym, w, w takiej sytuacji, kiedy Ukraińcy się zaprą, a jakby będą w lepszej pozycji, w sensie zwyciężą, tak? tylko no, może nie aż tak bardzo, jakby chcieli to Zachód powie spokojnie, słuchajcie, no zobaczcie, jak to, jak to wygląda. Powiedzą to, co ty powiedziałeś. I będą ich przekonywać, dajcie spokój, my z wami będziemy, pomożemy wam, zobaczcie, to już Rosja, to to no dobra, tego wiesz, nie będzie. Ale Ukraińcy mogą powiedzieć, tak, okej, okay, zgadzamy się, i... odpuścimy, maglują. ale potrzebujemy mieć gwarancji. I Zachód, Zachód wie, że te gwarancje są potrzebne. Zachód też tak, nie będzie nie chciał no. skończyć tej wojny, jeśli nie będzie gwarancji. I teraz pytanie, czy Rosja się zgodzi? I to jest ten moment, a nie się zgodzą Ach, na te gwarancje? Rozumiem, czy, będą mogli, koszt, wiesz, czy będą mogli się zdaniem... nie zgodzić, no, ta, no. ta presja będzie zewnętrzna, tu z jednej strony będzie na, naciskał Zachód, z drugiej Chiny, bez ani yy, jedna i druga strona bez tego zewnętrznego wsparcia nie jest w stanie kontynuować yy, walki. I tyle. Więc oni w najgorszym Aha. wypadku, jak nie będą chcieli się zgodzić na, na takie porozumienie, to stwierdzą, a to po prostu będziemy mieli ten Donbas 2015, nie? Czyli tam ktoś się strzela z... Yy, Broni powiedzmy, jakiejś tam małokalibrowej, to znaczy nieciężkiej po prostu. Yy, niby nie zawarliśmy pokoju, ale de facto wojna, wojna jest no takim zamrożonym konfliktem, co już się tam nic nie dzieje. Tak? No będzie bez, bez pauzy to się nie uda. No. Mhm. Bez pauzy to się po prostu nie, nie, nie uda, nie, nie ma Nie, nie ma te argumenty, argumenty dotyczące właśnie zaopatrzenia, możliwości i potencjału kontynuowania wojny, one rzeczywiście jakby to, co ty mówisz. No, koncepcyjnie to, to, co ja mówię, to się spina. Ale no jak nie masz środków, żeby to nie, pchać nie dalej, nie to masz. nie popchasz, nie? Wiesz, no. żeby może to rozwinąć. Gdyby tak się stało, że po prostu już wyprztykaliśmy się i jest, jest no taka pauza wymuszona po prostu potencjałem, no to mamy wariant może Korei po prostu, nie? Że mhm. jest ta linia, niby jest teoretycznie wojna, ale już każdy idzie w swoją stronę i jakoś sobie radzimy. Tak też może się stać. No i wtedy, mhm. owszem, będą się długie lata kłócić o to i planować tutaj nowe kampanie, ale tak naprawdę może nigdy do nich nie dojść. Nie? No i Także ale to, to oznacza, Ale wiesz, co to oznacza wszystko? Te wszystkie te tematy, czy te końcówki różnych scenariuszy, o których teraz my mówimy, to znaczy, że w zasadzie nie ma scenariusza takiego, w którym Rosja nie wygrywają, no bo, no bo jeśli oni nie przejmują całej Ukrainy, to Rosja tego nie, nie? wygra. To... Dla mnie Rosja tego nie wygra. Ale jesteśmy Rosji, zgodni jest... akurat tak. Obaj napisaliśmy chyba o tym artykuły, także. To jest masakra no, i to było strasznie głupie i tak. naprawdę przegrali wszystko, co mogli, a może jeszcze trochę więcej. No, jak, tak. jak naprawdę dobrze pójdzie, to to będziemy mówili o rozpadzie po prostu tego konstruktu, którym dzisiaj jest tak, Federacja Rosyjska. Co, coś nowego powstanie, na, tak jak było powiedzmy ze Związkiem Sowieckim tak, i później przeobrażeniem, no, ale, ale to co dzisiaj jest, no, ten system jest nie, nie do utrzymania, zwłaszcza po wielkiej I po myślę, że to jest dobry moment, bo wiem, że masz ograniczoną ilość czasu, bardzo się śpieszysz, także dzięki wielkie. Wydaje mi się, dzięki. że dyskusja zwłaszcza pod koniec była już super ciekawa, bo różne wątki się pojawiały, Także uruchamialiśmy na pewno tutaj um, sporo argumentów e, i my na widzów, że nam powiedzą, czy tutaj było jakieś Bajdurzenie i w ogóle od rzeczy gadaliśmy, czy jednak <grystanie> tak, to, 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 ta formuła jest daku. ciekawa, bo y, przyznam szczerze, że ja jak piszę artykuł, y, to mam taką gonitwę myśli, że później muszę 10 razy do niego siadać, żeby to wszystko posortować. A jak, jak mówię, tak jak dzisiaj na żywo jest gorąca dyskusja? to mam wrażenie, że po prostu powiedziałem o wszystkim, ale o niczym, nie, więc... Tutaj I później, i pewno... później jest zawsze, że o czymś zapomniałeś, nie, później się przypomina tak. po, po tym, po takim, ja tak zawsze mam, że mam wywiad, a później <laughs> tego nie powiedziałem, tamtego nie powiedziałem, ale to jest jakby tak, presja czasu i to, że, że, że trzeba mówić, tak, czekamy, liczymy na feedback, jak wam się podobało takie nagranie i mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym zestawieniu, w jakiejś najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Tak, tak. <laughs> tak. Liczę, liczę na to, może faktycznie po prostu będzie nam się udawać robić to tak z, z partyzanta, po prostu telefon, masz czas, mam i bach. Może to, tak, może to, jest, może to tak. jest sposób. To na, może na to. to jest sposób, tak. Dobra, <laughs> trzymaj się, dzięki wielkie, że, że przyjąłeś zaproszenie, trzymaj się, hej. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.